rocznica niepodległości Polski. Także to jest bardzo ważna data dla wszystkich normalnych Polaków. Przyprowadziłem też syna, aby zobaczyć to za święto i staramy się też zmotywować innych ludzi, żeby uczestniczyli w Marszu Niepodległości, żeby nie zapominali swojej historii. Przede wszystkim chcę wyrazić hołd bohaterom, którzy walczyli o Polskę. Ten młodzieniec musi się nauczyć, co to jest Polska i o co trzeba walczyć. Co roku tutaj chodzę, biorę udział w niepodległości. Obowiązek każdego Polaka. Dzisiaj być, cieszyć się tym, że mamy wolną Polskę, piękną, kochaną. Ideą Marszu Niepodległości jest jedność, jest to, że ludzie o całkowicie różnych poglądach, z różnych partii politycznych, z różnych organizacji pozarządowych idą i mają wspólny cel. I takim też wspólnym celem poza Marszem Niepodległości jest zgłoszony projekt w szczecińskim budżecie obywatelskim, pomnik ojców polskiej niepodległości. Chcemy pielęgnować naszą polską tożsamość. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy dumni z naszej polskiej historii, kultury, tradycji. To jest bardzo budujące, że wśród tych osób, które się tutaj pojawiły, były i zarówno starsze osoby, i osoby młodsze, i były to różnego rodzaju też środowiska, ale przede wszystkim polscy patrioci.